Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypto TV. W tym filmie opowiem wam, o co chodzi w wątku głównym Fallout 76. Stworzyłem go z myślą o osobach, które nie miały z nim styczności, a chciałyby się po prostu dowiedzieć, o co tam w ogóle chodzi. Więc jeśli ty już w to grałeś, to nie dowiesz się niczego ciekawego. Resztę zapraszam do oglądania. Historię poszczególnych frakcji bądź też postaci omówiłem w osobnych materiałach i nie chciałbym się powtarzać, także jeśli coś was zainteresuje, to w razie czego podrzucę linki w komentarzu. Wiecie, na jakim kanale jesteście, prawda? Macie świadomość, że po prostu streszczę wam całą fabułę. Do rzeczy. Akcja Fallout 76 rozpoczyna się 23 października 2102 roku, 25 lat po tym, jak na świat spadły bomby atomowe. Gracz wciela się w jednego z mieszkańców Krypty 76, schronu, do którego weszli wybitni przedstawiciele narodu amerykańskiego. Politycy, wojskowi oraz studenci Uniwersytetu Voltech przeszkoleni w jednym celu, by po wielkiej wojnie odbudować kraj. Wszyscy oni opuścili schron w ramach tak zwanego Dnia Powrotu. Nie wiedzieli, czego się spodziewać, lecz postnuklearna Wirginia Zachodnia na pierwszy rzut oka nie wyglądała na region mocno dotknięty konfliktem. Nie cała. W wyniku działania różnych czynników podzieliła się na kilka stref. Centralnym był las. Obejmował zachodnią część Apalachii. Na południu, w górniczej części stanu, znajdowała się strefa popiołu. Na przemysłowej północy powstała toksyczna dolina. Góry przedzielające Wirginię Zachodnią na pół nazwano Bolesnym Podziałem. Na wschodzie powstał całkiem nowy ekosystem, zwany Bagnem. Od południa graniczył on z żurawinowym trzęsawiskiem, okolicami Watogi, miasta przyszłości. Apalachia okazała się pusta, nie było w niej ludzi, pozostały jedynie ślady ich obecności. Wszędzie roiło się od zmutowanych stworzeń oraz dziwnych istot zwanych spalonymi. Wszędzie było pełno skamieniałych osób, które wskutek tajemniczej plagi zastygły w bezruchu. I to właśnie na poszukiwaniu informacji na temat tego, co się stało z mieszkańcami regionu oraz czym jest tajemnicza plaga, skupia się główny wątek fabularny Fallout 76. Składa się on z 26 zadań. Można go ukończyć solo, lecz wiadomo, w towarzystwie innych graczy jest na pewno łatwiej. Poznajemy w nim 5 głównych frakcji, jakie niegdyś wiodły prym w Wirginii Zachodniej. Ratowników, bandytów, wolne stany, Bractwo Stali oraz Enklawę. Ich historię poznajemy przez odsłuchiwanie audiologów, czytanie wpisów w terminalach oraz rozmowę z maszynami, robotami oraz sztuczną inteligencją. Fabuła jest liniowa, lecz jeśli udamy się wcześniej w odpowiednie miejsce, można pominąć niektóre wątki i wrócić do nich później. Na samym początku trafiamy na ślad ratowników, organizacji złożonej z lekarzy, policjantów oraz strażaków, których zadaniem była pomoc cywilom w pierwszych dniach po Wielkiej Wojnie. Byli oni nieformalnym rządem w Wirginii Zachodniej. Ratownicy niegdyś byli w sojuszu z Bractwem, lecz wzajemna nieufność doprowadziła obie frakcje na skraj zagłady. Jak się po czasie okazało, plagę spalonych wywołał grzyb, który łączył zarażone istoty w zbiorowy umysł, a z czasem zmieniał w minerał. Siewcami plagi były zmutowane nietoperze zwane spalaczami. Ratownicy próbowali stworzyć szczepionkę, lecz zabrakło im czasu. Dzięki badaniom dr Hudson nasza postać może ukończyć pracę nad lekiem i go sobie zaaplikować, dzięki czemu staje się odporna na zarazę. Gdy trafiamy do Charleston i znajdującej się tam siedziby straży pożarnej, w której rezydowali połykacze ognia, poznajemy historię Henka Madigana, który wraz z wolnymi stanami próbował opracować system ostrzegania przed spalaczami. Miał się spotkać z ich przedstawicielami, niestety nigdy nie dotarł na miejsce. Poszukując go, trafiamy na szczyt świata, do dawnej siedziby bandytów, w której znajdowała się Rose, robot superniania z osobowością Roslyn Jeffries, dawnej przywódczyni grupy. Po dosyć długim zadaniu polegającym na zdobyciu zaufania maszyny oraz zyskaniu lepszego wglądu na wydarzenia, do jakich doszło kilka lat wcześniej, udajemy się na Bagna, terytorium dawnych wolnych stanów. Z pomocą pozostawionych przez nich informacji udaje nam się ukończyć system ostrzegania przed plagą. Następnie wyruszamy do Camp Venture, miejsca, w którym stacjonował Grom Taggarty, jednostka Rangersów, która utworzyła lokalny odłam Bractwa Stali. Dlaczego? Otóż niektórzy mieszkańcy Apalachii twierdzili, że zakon posiadał broń zdolną pokonać plagę. Kolejnym przystankiem był Fort Defiance, główna siedziba organizacji. By dostać się na najwyższe piętro budynku, nasza postać musiała przejść autonomiczne szkolenie w obozie Camp McClintock i stać się członkiem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Gdy już do tego dojdzie, wpadamy na trop paladynki Taggarty, która, jak się okazało, wyruszyła pod ziemię, by stawić czoła spalaczom na ich terenie wraz ze swoimi najlepszymi ludźmi. Chciała zakończyć plagę, niestety poległa. W podziemnej kopalni odnajdujemy jej ciało. Zanim zginęła, wpadła na awaryjne rozwiązanie problemu. Była nim opcja nuklearna. Skoro konwencjonalne środki zawiodły, kluczem do pokonania spalaczy okazał się znajdujący na terenie Wirginii Zachodniej arsenał głowic jądrowych. Swoje łapska na nim próbował położyć Thomas Eckhart, prezydent enklawy z bunkra kongresowego. Mężczyzna chciał przeprowadzić nuklearny odwet na Chińskiej Republice Ludowej, lecz broń aktywować mógł jedynie ktoś ze stopniem generała. I to tylko w momencie, gdy system DEFCON wynosił poziom pierwszy, czyli najwyższy. To właśnie on i jego prawa ręka, agent Gray, by podnieść alarm, wywołali chaos w Apalachii. Uwolnili chińskie roboty typu Wyzwoliciel z bazy Fujinia, a także supermutantów i inne abominacje z ośrodka badawczego West Tech w Huntersville.
Najgorsze z tego wszystkiego były spalacze. Rezultat wydobycia ultracytu przy pomocy broni atomowej w kopalniach pod żurawinowym trzęsawiskiem. To one roznosiły zarazę. Na czele tego wielkiego zbiorowego umysłu stała ich królowa. Prezydent oraz enklawa nie mieli pojęcia, jak wielka siła została uwolniona. Tak się akurat złożyło, że jeden z przedwojennych senatorów oraz członek wolnych stanów, Samuel Blackwell, miał napięku z enklawą. Posiadał on kartę dostępową dla przedstawicieli rządu. Znaleźliśmy ją przy jego zwłokach. Dzięki niej nasz bohater mógł dostać się do bunkra pod White Spring. Jak się okazało, w środku nie było żywej duszy. Jedynie kilka robotów oraz modus, sztuczna inteligencja. Dzięki jego instrukcjom stajemy się pełnoprawnym członkiem enklawy oraz zyskujemy stopień generała upoważniający do odpalenia głowic. Po dostaniu się do jednego z trzech silosów nuklearnych, sami lub też z towarzyszami, odpalamy pocisk. Możemy go wystrzelić w dowolne miejsce w Apalachach, lecz jeśli uderzymy w rozpadlinę Prime, miejsce, z którego po raz pierwszy wyszły spalacze, pojawi się królowa. Po jej pokonaniu plaga ulega osłabieniu. Mamy endgame. Szczepionka oraz systemy ostrzegania pozwoliły w przyszłości ponownie zasiedlić Virginię Zachodnią. Wszystko w ramach DLC Wastelanders. Oczywiście ze względów gameplayowych ostatnie zadanie możemy wykonywać dowolną ilość razy. Resztę tej historii poznamy w nadchodzącym rozszerzeniu. Poza głównym scenariuszem mamy również kilka większych wątków pobocznych, takich jak poszukiwania nadzorczyni, odbudowa zakonu tajemnic, czy też polowanie na owca skłacza z dzikich Apalachów. W tym filmie to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!